Beata Sabała-Zielińska, dziennikarka radiowa i publicystka, najbardziej znany głos Podhala, współautorka książek o Zakopanem. Kilka lat temu wydała również dziennikarski pamiętnik Radioaktywna Sabała, czyli Jak zostałam głosem z Zakopanego oraz wywiad rzekę z Ewą Berbeką. Od kilku lat szlifuje nowe radiowe talenty w UJFM. Teraz do księgarni trafia jej najnowsza publikacja Topr, żeby inni mogli przeżyć. Beato, przez 12 lat jako reporterka Radia Z opowiadałaś wszystkim o Podhalu i o Zakopanem. Wydawałoby się, że z tego powodu chociażby znasz Topr doskonale. Co cię zaskoczyło podczas przygotowywania tej książki? To prawda, wydawałoby się, że faktycznie znam Topr bardzo dobrze, ale zaskoczyło mnie to, że oni są tak doskonale wyszkoleni. Ja wiedziałam, że to jest profesjonalna służba, ale nie wiedziałam, że tak bardzo profesjonalna służba. Dowiedziałam się, że to jest jedna z najwszechstronniej wyszkolonych służb, a właściwie chyba w ogóle najbardziej wyszkolona służba górska na świecie, dlatego że wszystkie dziedziny ratownictwa górskiego obsługują. Czyli wszystkie zagrożenia, które mogą występować w Tatrach, oni na te zagrożenia są przygotowani. To jest naprawdę ewenement na skalę światową, dlatego że zazwyczaj w służbach ratunkowych górskich, takich jak we Francji, w Austrii, we Włoszech, w Niemczech, to często są różne służby, które ze sobą współpracują, na przykład osobno są śmigłowce, osobno są jaskinie. Natomiast nasi ratownicy Topr obsługują wszystkie wypadki z każdej dziedziny ratownictwa górskiego. I to mnie faktycznie trochę zaskoczyło, bo nie wiedziałam, że na przykład mają ratownictwo, że strzelają w jaskiniach. Na przykład, tego nie wiedziałam. To jest bardzo wąska działka, no ale też to potrafią robić. Jeden z bohaterów twojej książki mówi, cytuję: nie lubimy głupich mediów, a głupie media to te, które nie wiedzą, o co pytać i bezczelnie zawracają głowę. Jak wspominasz swoje pierwsze spotkanie zawodowe jako dziennikarka radiowa z Toprem? Jak ono wyglądało? Absolutnie wpisałam się do grupy głupich mediów, dlatego że faktycznie nie wiedziałam do końca, o co pytać. Najczęstszym błędem ludzi, którzy są spoza rejonu i dziennikarzy, no to oczywiście brak znajomości topografii Tatr. I ja właśnie wpisałam się dokładnie w ten obrazek, czyli zadzwoniłam do Topru, dowiedziałam się, że jest wypadek na Łopacie i zapytałam o coś takiego: dzień dobry, Beata Sabała-Zielińska, Radio Z. Czy słyszałam, że jest wypadek na Łopacie, co się tam wydarzyło? Na co Andrzej Blacha, bohater książki, pyta: ale na której Łopacie? Więc ja taka cisza zaległa, mówię: no jak to, no Łopata to Łopata, tak? No więc on powiedział: o droga pani, tutaj chyba się nie dogadamy, musi się pani podszkolić i dopiero wtedy być może znajdziemy wspólny język. Tak, głupie media to są te, które pytają, gdzie jest miejscowość Bula pod Rysami, na przykład, tak? A jeszcze najczęściej dzwonią w momencie, kiedy dzieje się naprawdę dużo, kiedy ratownicy nie mają czasu, no więc takie pytania mogą tylko rozsierdzić ratowników i to niestety potem idzie w świat i mają zazwyczaj dziennikarze niestety nie najlepszą opinię w Toprze. To przykre, straszne i zawstydzające. To tytuł jednego z rozdziałów twojej nowej książki. O czym opowiada? O płacach. To jest coś naprawdę żenującego. Jeśli człowiek, który jest jednym z najlepiej wyszkolonych ludzi na świecie, jeśli chodzi o ratownictwo górskie, zarabia w naszym kraju 2700 albo 3000 zł na rękę, no to jak można to określić? Można określić to jako zawstydzające, żenujące i naprawdę straszne. Jeżeli człowiek, który przepracował w Toprze całe życie i ma na swoim koncie ponad 500 akcji ratunkowych, dostaje emeryturę w wysokości 1300 zł, mając przy tym jednocześnie całą skrzynkę państwowych odznaczeń, czyli jest przez państwo uznawany za kogoś wartościowego, no to jak to skomentować? Ja mogę to skomentować tylko w ten sposób, że to jest, to pokazuje słabość naszego państwa. Że jak słabe musi być państwo, żeby tak niewielka grupa ludzi dostawała tak marne pieniądze. I najbardziej przykre jest to, że kiedy oni o tym mówią, to w nich jest nie tyle złość, ile żal. Właśnie o to, że wszyscy nas poklepują po ramionach. Wszyscy mówią: jesteście bohaterami. Wszyscy mówią: kochamy was, bez was nie dalibyśmy rady.
jednocześnie idą po wypłatę i dostają coś takiego. Oni mówią, my satysfakcją nie nakarmimy naszych dzieci, satysfakcji nie włożymy do garnka, satysfakcją nie opłacimy kredytu. Ostatnie pytanie. Gdybyś miała jednym zdaniem zachęcić czytelników do tego, żeby sięgnęli po twoją książkę, jak ono by brzmiało? To jest książka o ludziach z ogromną pasją, determinacją. To jest książka nie tylko o dramatach, ale o cudach. Ja uważam, że każdy powinien przeczytać tę książkę, żeby zobaczyć, jak wspaniałych mamy ludzi w Polsce i żebyśmy przestali o sobie myśleć jak o społeczeństwie trzeciej czy piątej kategorii. Przestańmy mówić, że ciągle biegniemy za światem, że gdzieś tam nie możemy dogonić Europy, bo Ratownicy TOPR to jest grupa ludzi, która tworzy światowe standardy ratownictwa górskiego. I uważam, że powinniśmy znać ich historię, wiedzieć, kim oni są, po to, żeby się nimi chwalić. Po to, żeby od nich, i w tej książce tam jest ogromna pasja, po to, żeby ta pasja stała się przyczynkiem do tego, żebyśmy się stali lepszymi ludźmi. Książka TOPR, żeby inni mogli przeżyć, powstała na podstawie niemal 50 rozmów. To pierwsza tego typu publikacja w 110-letniej historii TOPR-u, ponieważ nigdy wcześniej ratownicy nie rozmawiali tak otwarcie o swojej pracy i życiu.